Dzisiaj, moi drodzy, będę do Was mówić głośno, bo nie wiem, czy dobrze mnie słyszycie, bo ogólnie bardzo wieje. Pogoda jest nieciekawa, ale nastroje są ciekawe, ponieważ właśnie jestem w drodze na port Kąty Wrocławskie, gdzie spotkałam się tam z celebrytami ze świata transportowego, czyli z Adrianem oraz z Arturem. A ogólnie dzisiejsza akcja jest pod nazwą, właściwie nie mamy żadnej nazwy, tak naprawdę jest to akcja Mikołajkowa, po prostu. Tak, mówiłam, pogoda jest niezbyt fajna, ale to i tak nam nie przeszkodzi. Co tam jesz? No nie mogę, śledzika? Śledzika sobie pyknę. Niemiecki kiedyś marki, a skoro jesteśmy blisko Wrocławia, a Wrocław gdzieś leżą do Niemców, to są kurde. Rocznicy. No! Taki żarcik sytuacyjny. I jak śledzik? No to śledzika to jest potrzebne. To pole. To właśnie. No. Właśnie. Jak mam was bardziej motywować do jak tego? Jest zimno, ale to się rozgrzejemy. Widać mnie, zobaczcie. Dotarłam na miejsce, jestem lekko spóźniona, ale i tak wszyscy już są, więc nie wypadłam źle. Nasze aktorsy już stoją tutaj, czekają na Was, czekamy, zobaczymy, kto dzisiaj w ogóle przyjedzie, bo jest to poniedziałek, jest to dzień wyjazdowy, wszyscy pędzą, żeby zdążyć na święta i pędzą na Niemcy, ale słuchajcie, mam nadzieję, że chociaż kilku z Was znajdzie małą minutkę, żeby wpaść tutaj do nas. Mamy dużo fajnych rzeczy, mamy prezenty od Mikołaja, mamy bardzo dobre żarcie i mamy bardzo dobrego tej grzeńca bezalkoholowego. Właśnie go piję, ponieważ jeszcze do końca się nie wychorowałam, ale i tak przyjechałam, żeby tutaj się spotkać z Wami. Także działamy. Nie jest zbyt ciepło, ale atmosfera jest gorąca. Biegnę. Alkohol bez niczek. To jest bardzo dobra... Czekaj, bo... O, właśnie. To jest Rysiu, cześć. Rysiu z nami na eventy jeździ, tylko nie był na Master Trucku, nie wiem czemu. Rysiu, tłumacz się teraz. O Boże, to za długo czasu nam zajęło, żebym się wytłumaczył. Po prostu nie puścili mnie. No, nie puścili go na Master Trucka. Może Andrzej Wachowski się obraził na mnie, nie wiem. Trzeba Andrzeja zapytać. Dzwoniłem do niego, mówił, że jest wszystko w porządku. A, to dobrze, bo wiesz co, bo ja pompowałam w tym roku z Adrianem, bo ciebie nie było, nie? A. No, ja musiałam cię godnie zastąpić. Cieszę się, że to ty akurat mnie zastąpiłaś. Bardzo się cieszę, naprawdę. Ja też się cieszę, ale nie robi tego więcej, bo ducha wyzionę. Słuchaj, w przyszłym roku staję na tej czapce, dobra, żeby być na Master Trucku. Dobra, trzymam cię za słowo. Tak, uściśnij moją dłoń, lewą. Lewą? Dobra, będziesz na Master Trucku. Będę na Master Trucku. Będziemy czekać na Master Trucka, będziesz w moich tam was relacjach. Tam was oczekujemy w przyszłym roku. Właśnie. No. My już deklarację złożyliśmy, a wy? Właśnie. Bądźcie z nami. Widzimy się na Master Trucku. Tak. Za pół roku. Jest, jak ten czas leci. Strażaki przyjechali! Panowie, dobry. No to tutaj takie wróżyto rzeczy. No właśnie, przecież to także kierowcy. Zobaczcie, jakie Atego przyjechało. Ty biegasz cały czas? Ej, czekaj! Patrzcie na Artur. Otwórz drzwi, pokażę im. Patrzcie. O! Się ceni, zobaczcie. No tak, strażacy też jeszcze mordzę. Teraz wiadomo. Mówię, poczekaj, ta panowie, wyciągnę właśnie. Nie, oni już w kabinie ćwiczyć. No i teraz w kabinie ćwiczą. No. A co będą ćwiczyć? Cicho, Kasiu, nie nagrywaj tego, proszę. Dobra! Iść tam dalej. Dobra, nie będę nagrywać. Trening w kabinie, a my robimy to, zaczynamy tutaj. Jest kierownik imprezy. Artur, mówisz, że tobie już wystarczy, tak? Daleko zjadł, na ty wyższy jesteś, to sięgniesz. Pojemne, nie? Kierownica zapasowa do Mercedesa. Dawaj, zobaczmy, gdzie poleci. Mimo właśnie wykonywania takiego zawodu jak kierowca. A no tak, przepraszam. Nasze wyzwanie będzie widać. Rozbijcie się. 20 i
I pan Rysiu widzę też ładnie. Pan Rysiu taki bokser. O, forma jest. Nie, to forma jest. Bez śledzia. Nie, nie, bez śledzia też. Widzicie. Co będzie, jak śledź pójdzie, pobije? O! Do przodu. Pięknie. Kierowcy, to trzeba mieć siły, tak? Pięknie. Jeden. Dobrze. 23. 25. 26! Nie, dzieje się, jak tam Kasia, dzieje się, co? No, Ryszard, wymiatasz. Ryszard, ty wariacie, ty no. On, wiesz, nadrabia za Master Trucka. A państwa też zapraszam, chociaż macie chwilę. Warto pogadać tutaj. Tragedia, 50 kilo więcej. Jak było coś takiego zrobione? No, dawaj. Zobacz, on mówi, kuźwa, że on nie chce. Mówiłem ci, taki ty wariat jesteś, kuźwa, no. Dobrze jest, bardzo. Brawo, Artur! 30 było. Ten charakterystyczny track and training Mercedes na czapą, widzicie, ma charakterystyczne takie owiewki. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z tyłu. Te charakterystyczne owiewki znacząco wpływają na obniżenie zużycia paliwa, wiecie? My z Adrianem uczyliśmy się jeszcze właśnie jeździć, można powiedzieć, na tej naczepie. Ona jest tutaj dociążona, ona, cały zestaw ma 24 tony, 40 ton w sensie. Ona ma tutaj taki ładunek, żeby była odpowiednio dociążona. Przy tym ma jeszcze właśnie te charakterystyczne owiewki, które mają za zadanie podczas takiej jazdy testowej pokazać nam, jak to wpływa, jak ekonomiczna jazda wpływa na zużycie paliwa, po prostu. Także my z Adrianem mieliśmy takie szkolenie, taki trening przy początku naszej współpracy z Mercedesem i muszę przyznać, że to była bardzo dobra lekcja ekonomicznej jazdy. O właśnie. Teraz właśnie jeszcze chciałam wam pokazać jedno, ponieważ można powiedzieć, że... O, tutaj będzie dobrze widać. Pierwszy ciągnik siodłowy jest mój, drugi jest Artura, ten jest Adriana. I na podstawie, o widzicie, tutaj już nawet tych dwóch możecie zobaczyć różnicę. Tutaj temu czegoś brakuje. Co ma Adrian na dachu? Spróbuję znaleźć ujęcie, które wam to pokaże, aczkolwiek z tej strony będzie ciężko, ponieważ musiałabym być na poziomie kabiny. Chodzi o to, że Adrian ma założone solary, czyli dodatkowe wspomaganie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ładowanie baterii. Szczerze powiedziawszy, nie mam tego ani właśnie w swoim ciągniku siodłowym, Artur też tego nie ma. Ja się pierwszy raz spotykam z takim rozwiązaniem w samochodzie ciężarowym, ale uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Mikołajki w Kątach Wrocławskich. Jutro razem z Adrianem lecimy na Porto Redomsko. Mam nadzieję, że też tam będziecie. Artur nie da rady dojechać, ponieważ dzisiaj rusza w trasę. Także widzimy się jutro. Jutro jest drugi, drugo będzie, drugo jutro będzie.
Cały dzień na mrozie, zrobię swoje, słuchajcie, nie mogę sklecić zdania. Jutro będzie kolejna część vlogu pod tytułem Mikołajki z Mercedesem. Stąd widać, jak wszystko leci na Niemcy. Tam, autostrada czwórka. Fajnie, że do nas spadliście, było fajnie, było miło Was poznać. Mam nadzieję, że spodobały Wam się nasze upominki. Ciastka są przepyszne. Także dzięki za spotkanie w Kątach Wrocławskich i do zobaczenia niebawem. Mam nadzieję, że już jutro w porcie Radomsko i w międzyczasie jeszcze gdzieś tam na trasie. Także buziaki, mówię, zmarznięta, ja wracam do domu się ogrzać.